dzisiaj kręcimy ulubioną sekwencję chyba wszystkich pionów i wszystkich aktorów, czyli Srenią imprezę. I polega ona na tym, że są wszyscy syrenami. Jest dno morza i cekiny. No ja dzisiaj będę się na pewno dobrze, to znaczy ja się zawsze dobrze bawię na planie kontroli, ale dzisiaj jeszcze będę to odgrywał, więc podwójna frajda. Na imprezie Syren ja będę kapitanem. To będzie Syrenia impreza, na którą Kuba czekał całe życie. Czy będzie dla Natalii? Dla Natalii to będzie trudny moment, ponieważ dowie się o czymś, o czym czego się nie spodziewała, co wyrwie z jakiegoś takiego, z czegoś, co sobie zaplanowała i będzie musiała sobie z tym poradzić. I myślę, że to będzie bardzo trudny moment, ponieważ będzie musiała postawić albo na siebie, albo na kogoś. Dzisiaj jest super ekstra dzień, jest bardzo barwny i atrakcyjny, ale z drugiej strony dla mojej bohaterki jest to bardzo trudny moment właśnie podjęcia takiej kluczowej decyzji, która już na zawsze odmieni jej życie całe. Jest gotowa na poniesienie poważnej straty po to, żeby żyć w zgodzie ze sobą, więc jest to taki szczególny moment dla mnie samej też do zagrania tego. Wreszcie dziewczyny myślą, że nic nie stoi na ich drodze i pojawia się kolejna przeszkoda, nie przeszkoda, nie wiem jak to nazwać. Jest to chyba największy dylemat, przed jakim one stanęły na razie w tym serialu, dlatego ten trzeci sezon jest jakiś taki najbardziej dramatyczny i konfliktowy.